Chciałbym wam przedstawić przepis na ciastka kokosowo-migdałowe. Do wykonania tego produktu ciastek będziemy potrzebować: 200 g wiórków kokosowych, około 290 g gorzkiej czekolady, to jest cała tabliczka czekolady, mleko kokosowe gęste około 30 g, czyli to są trzy takie solidne łyżki, 30 g migdałów, to jest też taka garstka, jeden banan, czyli to jest 120 Około gramów i masło kokosowe 20 gramów, czyli to są te dwie łyżki. I wykonanie jest następujące. Do zimnego garnka wrzucamy 20 gramów masła kokosowego, następnie dorzucamy 30 gramów mleka kokosowego, w trzecim kroku na małym ogniu rozpuszczamy masło i mleko do uzyskania jednolitej struktury. Czwarty krok dosypujemy 200 g wiórków kokosowych i dokładnie mieszamy. W piątym kroku 30 g migdałów siekamy na małe kawałki, dorzucamy migdały do wiórków kokosowych, w kolejności wszystko dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej struktury. Zamiast cukru użyjemy banana Dlatego jednego dużego banana dokładnie gnieciemy. Rozgniecionego banana dorzucamy do wiórków kokosowych i mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Wstawiamy to na 30 minut do lodówki. W międzyczasie w kąpieli wodnej rozpuszczamy tabliczkę czekolady. Możemy dodać 10 ml mleka do czekolady, aby była ta struktura troszkę bardziej płynna. Łatwiej będzie nam przy dekoracji tych ciastek. W dziesiątym kroku formujemy ulubione kształty, mogą być podłużne, okrągłe, co tam chcecie, serduszka. Ostatni punkt dekorujemy roztopioną czekoladą od góry i wstawiamy na 30 minut do lodówki. No i tyle w temacie. Mamy gotowe super ciastka, je przechowujemy w lodówce do tygodnia bez problemu. Ten przepis jest bardzo bogaty w kwasy tłuszczowe nasycone, a kwasy tłuszczowe nasycone. Są kontrowersyjnym tematem i chciałbym opowiedzieć Wam na ten temat kilka zdań. Nie możemy kwasów tłuszczowych nasyconych traktować jako jeden zbiór, bo kwasów tłuszczowych nasyconych mamy około 10 sztuk. Mamy kwas masłowy, mirystynowy, laurynowy, palmietynowy, starynowy itd. itd. I te kwasy tłuszczowe, jakbyśmy przeanalizowali pojedynczo, one w ogóle działają inaczej niż cały zbiór badany jako Cała rodzina kwasów tłuszczowych nasyconych, cała literatura, cała większość literatury, która jest wdrożona w współczesny świat żywieniowy, opiera się no, na stosunkowo starszych badaniach, a teraz coraz częściej pojawiają się badania gdzie, badania, gdzie zaczynają pojedynczo analizować najróżniejsze kwasy tłuszczowe nasycone. Przykładowo kwas masłowy, on powstaje pod wpływem błonnika na poziomie naszych jelit, dokładnie jelita grubego tam. Różnego rodzaju błonniki fermentują i tworzą kwas masłowy, który jest przeciwzapalny, zmniejsza ryzyko nowotworu jelita grubego czy przykładowo kwas laurynowy, gdzie jest bakteriobójczy, przeciwzapalny również, antygrzybiczny i tak dalej. Dlatego pamiętajcie, że trzeba zacząć odświeżać tą kwestię dotyczącą kwasów tłuszczowych nasyconych i takie świeże spojrzenie na to rzucić, bo współczesne normy mówią, żeby nie przekraczać 10-15% dziennego zapotrzebowania kalorycznego na kwasy tłuszczowe. Zobaczcie, jakie to jest ogólnienie nasycone kwasy tłuszczowe. Tu mamy 10 sztuk najróżniejszych i też fajnie by było, żeby każdy kwas ewentualnie czy masłowy, laurynowy, palmitynowy miał swoje normy, a tego niestety jeszcze nie ma. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. No i co? Piszcie mi w komentarzach, co chcecie, abym jeszcze stworzył dla Was. I przypominam, że macie do dyspozycji darmowy e-book wprowadzenie do zdrowych nawyków żywieniowych.